Siema, dzisiaj będę pokazywać, jak nie robić smashburgera. A tak serio, to zrobię sobie coś ale smashburger. Tu mam tak patelnię, nie wiem, to jest chyba aluminiowa, najlepsza była żeliwna, nie mam niestety takiej. Zrobimy na tym. Dwie kulki po 100 gramów. Najlepsze mięso jest takie, które ma około 20% zawartości tłuszczu. Więc można sobie kupić jakiegoś naturgota i go zmienić tam, nie wiem, w sklepie mięsnym czy gdziekolwiek gdzie. Ser, no to jest akurat Gouda. Innego nie miałem, najlepszy był pewnie jakiś cheddar. Można kupić też topiony cheddar, żeby jest łatwiej dostępny. Dwie bułki, to jest akurat kajzerka i maślana z Lidla. Jego pieprz i sól. Na maśle podarwanym zrobimy. Sos zrobimy z keczupu ognistego, pudliczki, sosu angielskiego, jest pikantny trochę. Do tego dorzucimy pieprz cayenne, sól, pieprz wiadomo, trochę bazylii. No i z warzyw, no to będę jakiś mix sałat kupiłem, no to coś tam rzucę. Pomidor, cebula, szalotka, drugi będzie z jajkiem. Przyrząd do ugniata smasza, bo nie mam łopatki. Najpierw sobie zrobię sos. Oczywiście na oko. Dobra, myślę, że nawet za dużo. Dobra, powiedzmy pół na pół. Aha. Trochę soli. Pieprz muszę wyciągnąć inny, bo go potrzebuję dużo. Pieprz czarny mielony, ja lubię dużo pieprzu. Dobra, myślę, że będzie ok, najpierw dołożymy. I dobra, zrobimy średnio ostro to. Powiedzmy, że łyżeczka pieprzu ukraińskiego. Trochę bazylii, nie wiem po co, ale jak będzie się coś działo, nie za dużo, będzie ok. No i to trzeba teraz wymieszać, nie? Mieszu, mieszu. Przemyślimy jak smak. Chyba za dużo keczupu. Muszę bardziej wymieszać. Bo miejscami jest czuć kajeński, a miejscami nie czuć. Co tej bazylii tylko chyba nawet nie czuć. Weźmy teraz. Nie no, jest okej. Okay. Które jest słabo wymieszane, ale dobra, może zostać w miarę ok. Dobra, teraz sobie przykroję buły. Szkoda, że ta bułka jest taka malutka. Ja chciałem przetestować tę maślaną. Ta wołowina powinna być w temperaturze pokojowej. Nie wiem, wyjąłem ją 20 minut temu, dalej jest zimna. W Lidlu te cebule były tak brzydkie, że wstydziliby się je sprzedawać, no ja znalazłem ze dwie może były takie ładniejsze, już nie mówię te w łupie, to już były całkiem kijowe. Trochę grubsze. Dobra, dwa wystarczą. A bo dobra, ten jest mały, to zrobię. Niestety za grubego, żeby mi się to nie rozpadło całkiem. Lubię cebulę, także cebuli dam więcej i ukroję trochę grubiej. Nie no dobra, nie grubiej, ale więcej, o. Myślę, że raz to sobie zjem. Dobra, dość pikantna na cebulę. Mamy jeszcze jeden. Oczywiście ja źle kroję, bo powinienem tak kroić. Żeby ten palca nie upierdzielić. Dobra, jeszcze jeden. Żeby mi nie brakło potem. O kurwa, jaki gruby. Dobra, jak będzie. I skroimy trochę szalotki.
No może szalotka jest mniej pikantna niż cebuli, to jest jakoś wyjątkowo pikantna. Dobra, to idę jeszcze jedno. Dobra, warzywa mamy pokrojone. A te nie trzeba mocno rozgrzać. Bo ten do burgeru musi być ciepła. Doły bułek, który przysmaża. Na razie na suchej. Bułki mi się lekko przyrumieniły. Bardzo lekko, ale czuć, że są przypalone. Wrzucę jeszcze te góry. Na dosłownie pół minuty, bo już jest rozgrzana, trzeba będzie dać masło. Dolne bułki mogę wysmarować sosem, bo z nimi już nic nie będę robił. I dać na nie sałatę. Spokojnie wystarczy, żeby sos na jeszcze zostanie. Jak tu sytuacja? Dobra. Może być, bo dodam trochę masła. Temperatura. No już jest nieźle. Jeszcze chwilę będę mógł rzucać. W międzyczasie chciałem jeszcze troszkę tu sałatę. Sałata jest umyta, to można mi nie zdawać. Jeszcze trochę, jak to będzie taki mało smaszowy burger. Jeżeli chodzi o dodatki, na patelnię już dymi. Aha, zapomniałem jeszcze trochę ugnieć tę kulkę. Dwie minuty na stronę. Kurde, za dużo tego mięsa jest. Powinien być tak 90-gramowy, mi się daje. Powiem, że to spadnie. Trochę się przepaliło, ale to trudno. Kolejne 2 minuty. Tu. Jesz. Dwa plasterki z serem. Widzę, że tu jest jeden problem, ponieważ ta patelnia jest chyba krzywa i tłuszcz spłynął na jedną stronę. Dlatego się tak przepalił. No ale to masz burgery, się tak przepalają. Mają być krokiące, zobaczymy jak to smaku będzie wyglądać.
Jak on wygląda z drugiej strony? No, wygląda dobrze. Dajmy go tu. Nie ma tu jakiejś wyjątkowej temperatury. Ja w sensie chyba mniej przytopi. Jak się prezentuje ten, niestety tam nie widać. Kurde, mogłem z dwóch zrobić. Pojedyncze będzie za mało mięsa. Nie wiedziałem, że one się tak skurczą. Pierwszy raz będzie smażyć burgery. Więc no, tu z takich 80 gramów potrzeba ze 2. Jak to wygląda na przekroju. Chyba za bardzo wysmażone, no ale to też nie jest jakiś dobrej jakości wołowina, więc też lepiej bardziej wysmażone niż... Dobra, mamy minutę 38, myślę, że można to powoli ściągać. Jak to tam pozostało jeszcze, to można dorzucić. No nie, rozlało mi się żółtko. To już nic z tego jajka nie będzie. Dobra, jest okej. Znaczy jest okej, no w sensie już można wykładać, ale szkoda, że mi się to białko przypaliło. Żółtko, że mi poszło. Dobra, i teraz jeszcze tak, sos na górę. Dobra, teraz to pomidor. Jeden plasterek, bo nie zmieni miejsca. Szalotka. Jeszcze można popieprzyć. No i burgery prezentują się następująco. Teraz będzie najgorsza część, czyli sprzątanie. No, mięsa to tam nie widać. W sam razie zrobię z podwójnym. No, już wszystko mi spadło. Dobra, nie wygląda źle. Ważne, że jest ser ładny, to ładnie wygląda. Nie no, wygląda średnio tak naprawdę, ale może się obronić smakiem. Ciekawy jestem. Nie no, prezentuję się ok. Trzeba słować. Nie wygląda to źle. Wydaje mi się, że tu by ta maślana była fajniejsza, gdyby była troszkę większa bułka. Jak na smasze, to te bułki są trochę za duże. No ale to nieważne jak wygląda, ważne jak smakuje, więc za chwilę zrobimy test smaku i zobaczymy.
tego. Pyszne. Żartuję, przełowy wyszły. A tak serio? Wołowina smakuje jak w biedrze. Jest lekko chrupiąca po bokach, przez to, że ona się przepaliła, ale to jest ten pierwszy, którego smażyłem. Nie jest niezły, ale ta bułka już nasiąka tłuszczem strasznie. Szkoda, że już zimny jest, ale... jest pieczny, to dla mnie plus. Wysmażony jest mocno, więc te 2 minuty to jednak trochę bardzo długo. Jest ta chrupkość smasza, jak w Lumberjacku. To mięso jest trochę chrupiące. Zobaczmy tego drugiego. Oj, to bułka robi robotę. Jest lepsza, nie jest taka z tłuszczu. To mięso jest jeszcze bardziej przyprawione. No też jest wysmażone, ale jest soczyste. No nie wyszedł zły, dobry jest. 15-20 zł. 20 byłoby za dużo. Za 15 taka? Bym zadowolony z takiego. Nie no, myślę, że 7,5 było uczciwą oceną. Mięso lepszej jakości. Krotechniki. 9 śmiało tu pierwsza. Mniejszy stopień wysmażenia. Także nie polecam się na przyszłość. I nie róbcie tego w domu. Pozdro.